Witam! Nowy rok, nowy ja, nowe odcinki. Dzisiaj porozmawiamy na temat arcyważny, czyli co by było, gdyby w Naruto nigdy nie było Sasuke. Zapraszam. Chciałbym najpierw przedstawić już standardowo całkiem niezłe komentarze poprzedniego odcinka i chciałbym też podziękować wspierającym za hajsik na kepsy w 2020 roku. Dzięki. Na początku chciałbym powiedzieć, dlaczego w ogóle wychodzę z takim tematem. W końcu dla niektórych może to być kompletnie głupia teoria, ale właśnie nie. Sam ten Chińczyk, co rysował tą bajkę, powiedział kiedyś, że na początku Sasuke nie był wcale planowany, tak jak zresztą ja czy większość z was. Tak więc ta teoria nie jest tak bezsensowna, jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać i na szczęście Masashi za namową asystenta zmienił zdanie. My się zastanowimy, jak mogłoby wyglądać to anime bez tej kluczowej postaci. Dodam tylko, że sam za nim nie przepadałem na samym początku anime, jednak teraz jako znacznie starszy osobnik uważam, że świetnie się stało, że został on stworzony. Tak więc nie chodzi tutaj tylko o to, że samego Sasuke by nie było, bo to nie jest jakiś problem, chodziło o samą postać, która miała być rywalem Naruto. A tu już zaczynają się schody. Praktycznie cały sens anime zostałby w tym momencie nieźle zachwiany, bo tak jak pierwsze odcinki jakiś tam sens by miały, tak później wszystko praktycznie kręci się wokół poszukiwań Sasuke przez Naruto, więc dotychczasowa linia fabularna nie miałaby racji bytu. Po drugie, nasz żółtowłosy skurkowaniec zostałby pozbawiony zapalnika, jakim byłaby rywalizacja. W końcu historia nas nieraz uczyła, że chce się pokazać swojemu rywalowi, że jest się lepszym i dzięki temu często bierzemy motywację. Z pierwszych lepszych przykładów macie chociażby Goku i Vegetę, Toma i Jerego, czy wujka Adolfa i wujka Józefa. Zresztą nie trzeba szukać daleko, w końcu kto z nas nie ma, nawet nie mówiąc już wielkimi słowami, rywala, ale jakiegoś kumpla, któremu chce się pokazać, że jest się w czymś lepszym, czy to w gierce, czy tym, że ma się lepszy telefon, co jest totalną bzdurą, ale tak po prostu jest. Kolejna sprawa to jest sama postać Sasuke. Jak dla mnie jako dzieciaka to był jakiś tylko smarkacz bez żadnego celu, usilnie pokazujący, jak mu jest ciężko i źle. To jako dla dorosłego chłopa, który już dawno powinien przestać oglądać bajki, ma on bardziej racjonalną linię fabularną niż Naruto. Bo zobaczcie, chłopak miał rodzinę, którą nagle stracił, co jest dużo gorszą sytuacją niż życie bez nich od początku. I nagle jakoś ta jego nienawiść stała się wytłumaczalna. Ale nie samym Naruto i Sasuke anime żyje. Weźmy chociażby moją ulubioną postać Itachiego. Świetna historia zaplanowana od początku, w której bawił się swoim młodszym braciszkiem. Sęk w tym, że dowiadywaliśmy się o nim czegoś nowego od samego początku, dzięki właśnie postaci Sasuke. W moim odczuciu ten aspekt anime, który był bardzo ważny, straciłby naprawdę spory kawałek naprawdę dobrej historii. Już nie wspominając o tak dobrych scenach jak właśnie walka pomiędzy tymi dwoma braćmi, czy później spotkanie Edo Itachiego i Sasuke. Jakby się przyjrzeć, można gościa nie lubić, ale sporo byśmy stracili na jego nieobecności. Orochimaru, jedni go lubią, drudzy mniej. Nie jest to ważne w moich przyszłych argumentach, chodzi o to, że to ponownie jest postać mocno związana z Sasuke. W końcu do niego on poszedł po swoją moc, dzięki właśnie niemu zostały nam przedstawione niektóre sceny z tym bohaterem. W ten sposób dowiedzieliśmy się, do czego Orochimaru jest zdolny i co jest w stanie poświęcić dla wiedzy czy nieśmiertelności. Jednym słowem, jest w stanie poświęcić wszystko. I tutaj dzięki temu chłopcowi Emo dowiedzieliśmy się nieco więcej o innej, bardzo tajemniczej postaci, gdzie normalnie mogłoby mu nie zostać poświęcone tyle czasu i byłby on postrzegany jako taki drugi Danzo. Kwestia nienawiści. Jest to kolejna rzecz, której po prostu nie dało się nie zauważyć. Z jednej strony mogliśmy tego nie popierać, ale to chyba najbardziej ludzka cecha. Jak się okazuje, w życiu dużo łatwiej o negatywne uczucia niż te pozytywne i te najbardziej zapadają w pamięć. Gdy całe życie w kwestii Naruto i Sasuke kibicowałem właśnie Uzumakiemu, tak kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć jego punktu widzenia. Dla niego wszystko i wszyscy mogą być finalnie dobrzy i do tego dąży. Sasuke za to patrzy na świat dużo chłodniejszym okiem i racjonalniejszym, choć w niektórych przypadkach nienawiść mu przysłania oczy, czy wcześniej wspomniany Itachi.
po trupach do celu, niejednokrotnie sam się przedstawiał jako chłopca, który zrobi wszystko, żeby zdobyć moc, zabije każdego, którego będzie trzeba, co okazało się tylko gadaniem. Ponownie można zauważyć w nim cechy typowo ludzkie, był on zagubiony i rozdarty wewnętrznie. Finalnie przyczynił się chyba tylko do samobójstwa Danzo. Nie kojarzę, żeby kogoś zabił, no może Orochimaru, który jak to Orochimaru zawsze z tego jakoś wyjdzie. Naruto byłby słabszy, wróćmy do punktu, w którym praktycznie zacząłem. Moim zdaniem Naruto miałby dość przewalone. Zacząłby swoją przygodę z budowaniem siły dużo później. Tak przynajmniej chciał stać się silniejszy niż jego rywal, Sasuke. Wiadomo, na początku nie było o tym mowy, ale dzięki byciu upartym finalnie doszedł do tego, do czego doszedł. Mogłoby się okazać, że gdyby nie właśnie Sasuke, to Naruto nie trenowałby aż tyle i tak często. Jako dziecko z fillerów zawsze był sam i chciał tylko być lepszym niż Sasuke. Później, jeśli chodzi o pierwsze Naruto, został on nam przedstawiony jako totalna ciamajda. Jednak z czasem, dzięki właśnie temu, że zawsze chciał jakoś przewyższyć swojego rywala, rozwijał się. Ten zapalnik pozwolił mu na gładszy start z wielką dawką motywacji. Wspólna walka z Madarą to już któraś z kolei kwestia, która byłaby totalnie powalona, gdyby Naruto musiał walczyć z nim sam. Pomijając już fakt, że wojna w Naruto Shippuden to jeden z najbardziej zepsutych okresów w całym anime i że tam było wszystko wywracane do góry nogami. W tym momencie Naruto musiałby być jeszcze silniejszy i pewnie byłoby to jeszcze dziwniej przedstawione, a tak dostaliśmy współpracę dwójki starych przyjaciół i rywali. Nieporównywalnie lepiej niż Naruto zostałby zboostowany nagle i bez sensu. To, że Naruto biegał za Sasuke, stało się jednym wielkim memem, jednak z drugiej strony jak wiele by nas mogło ominąć, gdyby nie właśnie to. Wystarczyło, że Naruto dowiedział się, gdzie przebywa Sasuke i od razu tam leciał, ale często wiązało się to też z ciekawymi walkami czy sytuacjami. Całkowicie inna perspektywa to coś, co nam dała postać Sasuke. Jakby nie patrzeć, jego osoba dawała nam przeciwwagę pomiędzy dobrem a złem. Czym większy szajs odwalał, tym bardziej mogliśmy zauważyć też te cieplejsze rzeczy od strony chociażby właśnie Naruto. Dodatkowo nie kierował się aż tak uczuciami jak Naruto. To co przedtem mówiłem, często analizował sytuację i podejmował takie, a nie inne decyzje. Czy błędne, czy nie, to już kwestia tego, co kto woli. Nie twierdzę też, że zawsze kierował się umysłem, a nie sercem, bo w zasadzie zaczęło się od nienawiści, a to kwestia w 100% uczuciowa. Świetne walki z jego udziałem i tutaj mamy ich trochę. Pierwsze lepsze, które sobie przypomnę, to macie chociażby jego walkę z Deidarą czy z Danzo. Była też walka z Itachim i z piątką Kage. Były to walki nie tylko pokazujące umiejętności Sasuke, ale też dały nam nowe informacje o jego przeciwnikach, którzy byli w każdym przypadku tajemniczy. Kwestia samej siły. Jak się okazało i jak już możecie wiedzieć, w pewnym momencie siła dwójki głównych bohaterów była w moim odczuciu bardzo podobna. Dostaliśmy z tej okazji znowu trochę inną stronę medalu, bo jak się dzięki temu mogliśmy przekonać, można podchodzić do tej kwestii siły w różny sposób, a efekt będzie podobny. Odkupienie, czyli ostatnia walka Naruto i Sasuke. Był to kolejny przykład w Naruto, gdzie jakaś postać mogła odpokutować swoje grzechy w ten czy inny sposób. Co prawda Sasuke miał bardzo dużo za uszami, ale w sumie gdyby nie on, świat by upadł, bo Naruto sam nie byłby w stanie pokonać Kagui. I w ten oto sposób pokazane nam zostało, jak wszystkie jego grzechy zostały mu wybaczone. Stracił swoją rękę, a jednocześnie zyskał w końcu zrozumienie swoich czynów, które później zaczął naprawiać w Boruto. Pomimo, że nie chcę mówić o Boruto, bo ta seria dla mnie nie istnieje, tak obejrzałem jednak część odcinków i czy chcę czy nie, jest to kontynuacja tego anime, więc wspomnę też o tym, co tam się dało zaobserwować. Sasuke dzięki ciężkiej pracy i postanowieniu poprawił znacznie swoje samotne życie. Nadal często jest sam ze sobą, w końcu ciężko wyzbyć się nawyków, jednak potrafił założyć rodzinę i działać na korzyść Konohy. Dzięki temu poznaliśmy zmieniającą się osobę od początku do końca, od małego chłopca zadowolonego z rodziny, do trochę starszego gbura gardzącego słabiakami, po nienawiść na cały świat, aż w końcu odkupienie i naprawianie swoich win. Całkiem sporo tego chłopak nazbierał.
Porównywałem ciągle Naruto i Sasuke, bo w zasadzie Uchiha został stworzony na potrzeby właśnie Uzumakiego, więc to główny powód. I tak jak już wspomniałem na początku, nie przepadałem za Sasuke, tak nie wyobrażam sobie anime bez niego. Był świetnym przeciwieństwem Naruto, dlatego łatwiej było nam dzięki temu zrozumieć jedną i drugą stronę. Mogliśmy też trzymać jedną ze stron i cieszyć się za każdym razem, jak widzieliśmy jednego czy drugiego bohatera. Osobiście uważam, że Kishimoto postąpił rozsądnie, decydując się na to, by stworzyć jednak tą postać. I to już by było na tyle. Zapraszam na mojego Paya i Discorda, linki w opisie. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!